Na mecz z Pergo Gorzów zespołu Polonii Philips z Piły było słonecznie, ale im zbliżaliśmy się do Gorzowa, nadciągały nad Grud nad Wartą ciemne ołowiane chmury, padał rzęsisty deszcz i trudno było przypuszczać, aby to spotkanie mogło dojść do skutku. Oglądając próbę toru w wykonaniu zawodników Polonii Philips Piła, przypomnę krótko historię zespołu gorzowskiego, a więc w pierwszej lidze gorzowianie nieprzerwanie startują od 1962 roku. Jest to 36 sezon w tej klasie rozgrywkowej. Dodajmy, że pierwszy tytuł drużynowych mistrzów Polski zespół Stali zdobył w 1969 roku, a w sumie najlepszy okres w historii tego klubu to okres od 1973 roku, kiedy to przez 7 lat gorzowianie nie schodzili poniżej drugiego miejsca, zdobywając w sumie 5 złotych medali. Siódmy złoty medal zdobyli w 1983 roku. Jak na razie do 1996 roku nie stanęli na najwyższym podium. A ostatni medal srebrny uzyskali w 1992 roku. W sumie więc 7 złotych, 10 srebrnych, 2 brązowe medale, czyli w sumie 19 w drużynowych mistrzostwach Polski drużyny gorzowskiej. Ten zespół oczywiście szalenie utytułowany. Potem deszcz przestał padać i około godziny 16:15 wyjrzało słoneczko nad stadionem gorzowskim i organizatorzy zaczęli wpuszczać widownię, dlatego że sędzia Jan Banasiak z Częstochowy podjął decyzję, że to spotkanie na pewno zostanie rozegrane. Przypomnijmy, że żużlowcy z Piły oraz Gorzowa spotykali się do tej pory 7 razy i bilans jest szalenie do tej pory korzystny dla polonistów. 6 zwycięstw drużyny Polonii, tylko jedno zwycięstwo drużyny gorzowskiej. W tym roku w Pile poloniści wygrali 48-39. W drużynie pilskiej 13 punktów Hansa Nielsena, wtedy w meczu w Pile 11 do Brudzkiego, 8 Walczaka. W drużynie gorzowskiej najlepiej jeździł Tony Rickardson, uwielbiany tutaj w Gorzowie, zdobył 14 punktów, Świsty 11, Bajerski 10. A teraz próba toru w wykonaniu zawodników gorzowskich, a stadion w Gorzowie zapełniał się, chociaż w sumie spodziewać się mogłoby się większej ilości kibiców. No oczywiście, gdyby to spotkanie było rozegrane nie w dzień poprzedni, a na przykład w niedzielę, tych widzów byłoby na pewno więcej, a przyjechałoby zapewne dużo również kibiców z Piły. Przypomnijmy również, że tor w Gorzowie ma długość 360 metrów. Rekord należy do Australijczyka Jasona Crampa, ustanowiony 10 października 1996 roku i wynosi 63 sekundy i 50 setnych. Drużyna pilska i gorzowska spotkała się więc już po raz 8. Dotychczas najlepszym zawodnikiem Hans Nielsen w 7 spotkaniach 95 punktów. Natomiast Rafał Dobrucki 54 punkty w 5 meczach. Trzecim zawodnikiem spotkań pilsko-gorzowskich w barwach Polonii jest Waldemar Walczak w 7 meczach 47 punktów, a w drużynie gorzowskiej w 7 meczach 68 punktów Piotra Śwista, bezapelacyjnie najlepszy zawodnik dotychczasowych potyczek zespołu gorzowskiego i pilskiego. Drużyna Polonii Philips Piła z numerem 1 Jarosław Olszewski, z 2 Waldemar Walczak, z 3 Krzysztof Okupski, z 4 Rafał Kowalski, z 5 Hans Nielsen, z 6 Rafał Okoniewski, z 7 Rafał Dobrucki i z 8 Mariusz Franków. W tej chwili więc najsilniejszy skład zespołu Stanisława Chomskiego i Janusza Michalisa. Dziennikarze prasy, radia i telewizji, są dziennikarze radiowi, prasowi i telewizyjni. Widzicie Państwo stan nawierzchni toru w Gorzowie, natomiast skład drużyny gorzowskiej, którą do prezentacji przyprowadził oczywiście Zenon Plech, trener drużyny, jest następujący. Z 9 Piotr Świst, z 10 Mariusz Staszewski, z 11 Tomasz Bajerski, z numerem 12 Piotr Paluch, z 13 Tony Rickardson, 14 numer miał Krzysztof Cegielski, 15 Paweł Nizioł i z numerem 16 zawodnikiem rezerwowym był Robert Flis. Wszyscy czekaliśmy jednak na Hansa Nielsena, który
Oczywiście nie wyszedł do prezentacji, bo go w tym momencie jeszcze w Gorzowie nie było. Podczas trwania prezentacji było około 25 km od Gorzowa. Mianowicie chciał przekroczyć granicę w Kostrzyniu, ale ze względu na akcję przeciwpowodziową w tym mieście wszystkie samochody, wszystkie autokary zostały skierowane do Kołbaskowa, a tam kolejka była przeogromna. Obawialiśmy się, czy w ogóle Hans Nielsen zdąży na swój pierwszy wyścig. Oczywiście zawody w Gorzowie poprowadził Krzysztof Chołyński. Proszę Państwa, wszystkie spotkania 13. kolejki nie odbyły się w uzgodnionym wcześniej terminie. W Częstochowie włókniarz pokonał ZKŻ Polmoc Zielona Góra 48-42. Potem start Gniezno wygrał ze Stalą Rzeszów 52-37, podtrzymując dobrą passę zespołu gnieździeńskiego. I wreszcie w tym samym dniu, kiedy jeździły zespoły Pergo Gorzów i Polonii Philips, jeździły w Toruniu drużyny Apatora i Unii Leszno. Jak się okazało, Apator wygrał to spotkanie 48-42. 17 lipca o godzinie 18 miało odbyć się piąte spotkanie 13. kolejki Atlas Wrocław Jutrzenka Bydgoszcz, ale zostało przeniesione na inny termin. Przed tym spotkaniem, oprócz półfinałów Pfaffenhoffen i Gnieźnio, o wynikach których wspominałem już, odbyły się półfinały brązowego kasku, a właściwie jeden w Gorzowie. Awans zdobyli Paweł Duszyński, Dawid Cieślewicz, Krzysztof Cegielski, Paweł Nizioł, Sebastian Smoter, Tomasz Cieślewicz, Mariusz Lisiak, Wiesław Ośkiewicz. I oni awansowali do finałowej potyczki, która zostanie rozegrana w Pile. I oto pierwszy wyścig dnia. Olszewski, Świst, Walczak, Staszewski od krawężnika. Bardzo mocna para drużyny gospodarzy, jak się okazało. Znakomity start zanotował jadący w kasku niebieskim Mariusz Staszewski. Ogląda się, gdzie jest Piotr Świst, za nim dwóch zawodników pilskich. Teraz wyrzuciła pod bandę Waldemara Walczaka. Piotr Świst na trzeciej pozycji, ale zapewne będzie atakował Jarosława Olszewskiego. Daleko z przodu Mariusz Staszewski. Wydawało się, że tutaj raczej Piotr Świst od startu osiągnie pewną przewagę nad swoimi rywalami. Olszewski traci wyraźnie drugą pozycję. Zdecydowany atak Piotra Śwista i na dystansie z łatwością mija Jarosława Olszewskiego. Ostatnie okrążenie i zanosi się niestety na najgorsze, czyli podwójne zwycięstwo pary Staszewski-Świst. I na pierwszej pozycji Mariusz Staszewski, 65 sekund i 29 setnych. Na drugim miejscu Piotr Świst, a za nimi Olszewski i Waldek Walczak. Mariusz Staszewski zwycięzcą tego biegu. Rozpoczyna się więc od 5-1 dla zespołu Pergo Gorzów. Wyścig drugi. Krzysztof Okupski, tor pierwszy, kask żółty. Tomasz Bajerski, tor drugi, kask czerwony. Rafał Kowalski, tor trzeci, kask biały. I Piotr Paluch, tor czwarty, kask niebieski. Faworytem tego wyścigu jest Tomasz Bajerski, ale my również liczyliśmy na dobry start i Okupskiego, i Kowalskiego. Bardzo dobrze wyszli nasi zawodnicy spod taśmy, ale proszę, Bajerski jest już pierwszy. Rafał Kowalski na drugiej pozycji, Krzysztof Okupski atakowany wściekle przez Piotra Palucha. Tomasz Bajerski, kupiony za 6 miliardów złotych z Apatora Toruń do drużyny gorzowskiej, osiągnął już sporą przewagę, ale oby w tym wyścigu skończyło się na 3-3, bo Piotr Paluch jest bardzo blisko Krzysztofa Okupskiego, ale miejmy nadzieję, że kapitan zespołu pilskiego utrzyma trzecią lokatę i zdobędzie jeden punkt. Bajerski poza zasięgiem rywali, ostatnie okrążenie. Rafał Kowalski, który w półfinale Pfaffenhoffen sprawił nam wszystkim pilskim kibicom żużla swoją jazdą wiele, wiele radości. I w finale w Mseno 2 sierpnia nie musi być statystą. Tomasz Bajerski
w czasie 65 sekund 42 setne zwycięża w tym wyścigu przed dwoma Pilanami, Kowalskim, Okupskim oraz swoim kolegą klubowym Piotrem Paluchem. 8-4 po dwóch wyścigach dla zespołu z Gorzowa. Przed nami wyścig trzeci. W dalszym ciągu czekaliśmy na Nielsena. Nielsen w ostatniej chwili dosłownie pojawił się na gorzowskim obiekcie. Pilanie wzięli przed trzecim wyścigiem jeszcze regulaminową przerwę 4 minut. Wyścig trzeci. Rickardson, Nielsen, Cegielski, Okoniewski. 8-4 dla Pergo Gorzów. Hans 3, Tony Rickardson. Jednak Tony Rickardson. Rafał Koniewski niestety na czwartej pozycji. Tony Rickardson przed Hansem Nielsenem. Ale Hans Nielsen przecież nie wyjechał w ogóle na próbę toru. Praktycznie od razu, kiedy wysiadł ze swojego busa, przebrał się w skórę, wskoczył na motocykl i zameldował się na linii startowej. Tony Rickardson. Hans Nielsen. Na trzeciej pozycji Krzysztof Cegielski, a nas martwi czwarta pozycja Rafała Okoniewskiego. Zanosi się na zwycięstwo 4-2. Żużlowcy rozpoczynają ostatnie okrążenie. 4-2 oczywiście dla Pergo Gorzów. I zwycięża Tony Rickardson w czasie znakomitym 63 sekundy i 52 setne. Na drugiej pozycji melduje się Hans Nielsen, trzeci Cegielski, czwarty Okoniewski. Po trzech wyścigach 6 punktów przewagi gospodarzy 12-6. Wyścig czwarty. Nizioł, Bajerski oraz Dobrucki. Niestety Krzysztof Okupski został z tego wyścigu wykluczony przez sędziego Jana Banasiaka ze względu na przekroczenie limitu 2 minut. Na pierwszej pozycji Tomasz Bajerski. Rafał Dobrucki na miejscu drugim, a Paweł Nizioł jest na pozycji trzeciej. Jak się potem okazało, Krzysztof Okupski nie wyjechał na tor. Wcześniej awizowana była zmiana w tym wyścigu, rezerwa taktyczna przez trenerów zespołu pilskiego. Sędzia jednak jej nie uznał. Krzysztof Okupski nie zdążył po prostu zameldować się na linii startowej. Tomasz Bajerski, Rafał Dobrucki i Paweł Nizioł. 4-2 dla pary gorzowskiej w czwartym biegu. Tomasz Bajerski zwycięża w czasie 64 sekund i 83 setnych. W wyścigu piątym mieliśmy rezerwę w postaci zastąpienia Waldemara Walczaka Rafałem Dobruckim. 16-8 wysokie prowadzenie dla Pergo Gorzów. Tor pierwszy Dobrucki, tor drugi Staszewski, tor trzeci Nielsen i tor czwarty Rickardson. Drugi pojedynek obcokrajowców obu ekip. Jak spisze się w drugim starcie przeciwko Rickardsonowi Hans Nielsen. Ale jedzie przecież również Rafał Dobrucki. No i Staszewski, który w swoim pierwszym występie zanotował niespodziewane zwycięstwo i zdobył 3 punkty. Czas nadrabiać już tą stratę. Dobrucki, Staszewski, Nielsen, Rickardson. Atomowy start Hansa Nielsena. Przypomina nam się ostatnie Grand Prix Niemiec. Proszę popatrzeć. Wspaniały start i przewaga nad Tony Rickardsonem przeogromna. Na trzeciej pozycji spokojnie jedzie Rafał Dobrucki. Staszewskiemu akurat ten wyścig, ten bieg nie wyszedł. Odległości między zawodnikami spore. Przypomnijmy, że w niedzielę
Gorzowianie Rickardson oraz Świst i Bajerski startowali w Lesznie w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta z okazji 450-lecia. Rickardson jest w wybornej formie. Ten turniej wygrał przed Tomaszem Golobem i Romanem Jankowskim. A tutaj Rickardson za plecami Hansa Nielsena. I wygrywa piąty wyścig w czasie również znakomitym, 63 sekundy i 89 setnych. Hans Nielsen, zbierając zasłużone oklaski przed Tony Rickardsonem, Rafałem Dobruckim i Mariuszem Staszewskim. Ten bieg wygrywają Pilanie 4-2. Po pięciu wyścigach 6 punktów przewagi zespołu gorzowskiego, 18-12. Na gorzowskim stadionie były zawodnik zespołu z Gorzowa Marek Hućko. A obok Marka Hućko Ryszard Franczyszyk. Obaj żużlowcy zagościli na gorzowskim obiekcie ze swoimi małżonkami. Wyścig szósty. Od krawężnika Kowalski, Flis, Nielsen, Świst. Nielsen zastąpił Jarosława Olszewskiego, Robert Flis Piotra Palucha. Hans Nielsen. Wspaniały. Doskonały atak Hansa Nielsena i prowadzenie już nad Piotrem Świstem. Ale Rafał Kowalski niestety na czwartej pozycji. Przed Rafałem jedzie Robert Flis. Zanosi się więc na 3-3, bo Hans Nielsen jest w tym wyścigu nieosiągalny dla Piotra Śwista. Ten wyścig, jak i poprzedni, właściwie bez historii. Od startu do mety Hans Nielsen. Ostatnie okrążenie. Nielsen, Świst, Flis, Kowalski. I tu rzeczywiście się już nic nie zmieniło. Zwyciężył Hans Nielsen w czasie 64 sekund i 24 setnych przed Piotrem Świstem, Robertem Flisem i Rafałem Kowalskim. Wyścig siódmy. Okoniewski, Cegielski, Dobrucki, Nizioł. 21-15 dla Pergo Gorzów. No i wreszcie dwóch zawodników Polonii Philips na dwóch pierwszych miejscach. Rafał Dobrucki przed Rafałem Okoniewskim. Gorzewianie Nizioł i Cegielski walczą między sobą zaciekle o trzecią lokatę. Mało nie doszło do małego karambolu. Dobrucki pewnie na pierwszej pozycji. Rafał Koniewski na drugim miejscu i znowu gorzowianie ostro walczą o trzecią lokatę. Cegielski jest na trzecim miejscu. Otrzymał nowy silnik od kibiców gorzowskich, którzy odwdzięczyli się w ten sposób za ostatnio bardzo dobrą jazdę tego utalentowanego żużlowca, kolejnego wychowanka drużyny gorzowskiej. Rafał Dobrucki i Rafał Okoniewski. Dwóch zawodników pilskich na pierwszej i drugiej pozycji, a więc zanosi się na 5-1 i zanosi się na to, że Pilanie nadrobią już stratę, tą stratę do 2 punktów. Rafał Dobrucki uzyskał czas 66 sekund i 5 setnych. A więc z przewagi 8-punktowej robi się już przewaga tylko 2 punktów drużyny gospodarzy. Wyścig ósmy. Tomasz Bajerski tor pierwszy, Jarosław Olszewski drugi, Piotr Paluch trzeci i Mariusz Franków, który po raz pierwszy zameldował się na gorzowskim torze, na torze czwartym. I proszę, Mariusz Franków, popatrzcie Państwo na jazdę tego zawodnika w białym kasku. I już teraz atakuje Jarosława Olszewskiego, który jedzie przed nim. Natomiast na pierwszej pozycji Tomasz Bajerski. Mariusz Franków, szaleńczy atak. Muszą Państwo przyznać, że jeździ ten zawodnik niezwykle widowiskowo, ale oby rozważnie.
I teraz wydawało się, że Mariusz Franków tak jest teraz lepszy od Jarosława Olszewskiego, ale teraz mało, to szarża mało zakończyła się jego upadkiem. Jarosław Olszewski jest przed Mariuszem Frankowem, ale trudno powiedzieć, aby nasi zawodnicy jechali parą, raczej walczą między sobą o drugą pozycję. A coraz bliżej Mariusza Frankowa, zawodnik w kasku niebieskim, Piotr Paluch. Teraz Paluch atakuje po zewnętrznej Mariusza Frankowa, ale Franków jedzie na trzeciej pozycji i minimalnie wyprzedził Piotra Palucha. Niezadowolona z jazdy gorzowskiego zawodnika Palucha gorzowska publiczność, a zwyciężył Tomasz Bajerski w czasie 63 sekund i 91 setnych sekundy. Wyścig 9. Świst, Okupski, Staszewski, Kowalski. 25 do 23. Jeszcze tylko 2 punkty przewagi drużyny gorzowskiej. Jak będzie po tym wyścigu? Dobrze Kowalski ze startu, ale gorzowianie są już na dwóch pierwszych miejscach. Ach, teraz widzieli Państwo bardzo niebezpieczny manewr Piotra Śwista, który zamknął do bandy Rafała Kowalskiego, który musiał przymknąć gaz. Ostro pojechał Piotr Świst w tym wyścigu. A Staszewski na pierwszej pozycji, ubezpieczany przez Piotra Śwista, trzeci Kowalski, czwarty natomiast Krzysztof Okupski. Zanosi się, proszę Państwa, jednak na powiększenie przewagi punktowej drużyny Pergo. Ostatnie okrążenie, gorzowianie na pierwszym i drugim miejscu. Podwójne zwycięstwo duetu Pergo Gorzów w zasięgu ręki. Mariusz Staszewski, 65 sekund i 30 setnych przed Piotrem Świstem, Rafałem Kowalskim i Krzysztofem Okupskim, a więc po 9 wyścigach 30 do 24 dla Pergo Gorzów. Przewaga wzrosła do 6 punktów. A teraz wyścig 10, w którym zobaczyliśmy Hansa Nielsena, tor pierwszy, Pawła Nizioła, tor drugi, Rafała Koniewskiego, tor trzeci i Tomasza Bajerskiego, tor czwarty. No i sytuacja niesamowita. Hans Nielsen podczas swoich występów bardzo często walczący, wręcz z dziwnie dokładnym podczas jego startów kierownikiem startu Andrzejem Flinikiem, dotyka taśmy i zostaje z tego wyścigu wykluczony. No gorzej być akurat w tym momencie dla zespołu pilskiej Polonii Philips nie mogło. Hans Nielsen dotyka taśmy, zostaje z tego wyścigu wykluczony. Długo Hans chyba zrobił 2 kółka, nie mógł dojść do siebie po tym zdarzeniu. Jak mogło się stać? Hans Nielsen niestety już powtórzonym wyścigu 10 nie wystartuje. Wystartuje za to Rafał Okoniewski, ale ma Tomasza Bajerskiego za przeciwników i Pawła Nizioła. Wydaje się, że może przywieźć tutaj tylko 2 punkty. Nielsen wykluczony, powtórka wyścigu 10. Zamknięty Rafał Okoniewski, ale zdecydowanie przed Pawłem Niziołem, który, przyznam się szczerze, z bardzo słabej dyspozycji. Zresztą od początku sezonu ten chłopak nie robi zbyt wielkich postępów. No Rafał Koniewski jeszcze próbował tutaj walczyć, widzieli Państwo, z Tomaszem Bajerskim, ale Bajerski jest świetnie przygotowany sprzętowo. Podobnie jak Piotr Świst, no i oczywiście Tony Richardson. To jest ta wielka trójka drużyny Pergo Gorzów, do której w tym dzisiejszym meczu dostosował się Mariusz Staszewski. No szkoda, że nie ma w tym wyścigu Hansa Nielsena. Pojedynek Nielsena z Bajerskim na pewno byłby ciekawy. Ostatnie okrążenie, 10 wyścig dnia. Zanosi się na 4 do 2 dla drużyny Pergo Gorzów, a więc powiększą swoją przewagę gorzowianie do 8 punktów. Bajerski na mecie w czasie 66 sekund i 64 setnych sekundy wygrywa ten wyścig przed Rafałem Okoniewskim i Pawłem Niziołem.
34-26 dla Pergo Gorzów po 10 wyścigach. I za chwilę wyścig 11. Zmiana w drużynie pilskiej. Za Krzysztofa Okupskiego Mariusz Franków. Oprócz niego pojadą na torze pierwszym Rafał Dobrucki, na drugim Tony Rickardson, na trzecim wspomniany wcześniej Mariusz Franków, który tym razem walczy z kierownikiem startu, i na torze trzecim Krzysztof Cegielski. Mariusz Franków, ach, wydawało się, że będzie miał upadek tuż po starcie, ale proszę, szalejący Mariusz Franków, a jest to, drodzy Państwo, chyba najciekawszy wyścig tego dnia. Rafał Dobrucki przed Tony Rickardsonem. Natomiast Mariusz Franków toczy heroiczny bój z Krzysztofem Cegielskim. Rafał Dobrucki, ale czyhający na chociażby jeden błąd Rafała Dobruckiego Tony Rickardson. Mariusz Franków nadal trzeci. Rafał Dobrucki, ale 2 metry, 3 metry może teraz przewagi ma tylko nad Tony Rickardsonem. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Dobrucki, Rickardson, Mariusz Franków w dalszym ciągu trzeci. No i to właśnie teraz w tym momencie Tony Rickardson wykorzystał moment odjechania od krawężnika Rafała Dobruckiego. Wspaniały atak, ale również wspaniała postawa Rafała Dobruckiego. 65 sekund i 79 setnych to czas Tony Rickardsona przed Rafałem Dobruckim, ale wielkie brawa dla Mariusza Frankowa. Trzeci zdobył jeden punkt, wygrał z Krzysztofem Cegielskim. W tym wyścigu 3-3. Tony Rickardson pozdrawiający publiczność. Rzeczywiście ten jego atak był znakomity. Zresztą on znany jest z tych niesamowitych szarż. Może wystartować nawet jako czwarty, ale potem wyprzedza rywali na dystansie. Po 11 biegach 37-29 dla Pergo Gorzów. Za chwilę wyścig 12. Robert Flis na torze pierwszym zastępuje Piotra Palucha, na torze drugim Rafał Dobrucki za Waldemara Walczaka, na torze trzecim Piotr Świst i na torze czwartym Hans Nielsen. Na dole ekranu macie Państwo aktualny wynik spotkania 37-29 dla Pergo. I kierownik startu tym razem uparł się na Rafała Dobruckiego. Flis, Dobrucki, Świst, Nielsen. A teraz kierownik startu przy Hansie Nielsenie. Natomiast Dobrucki ustawiony jest w tym wyścigu z Piotrem Świstem praktycznie łokieć w łokieć. Kogo trzeba odsunąć? Rafała Dobruckiego. Kłopoty ma z przejściem i ruszyli. Piotr Świst. Za nim Hans Nielsen i Rafał Dobrucki. Robert Flis nie liczy się w stawce zawodników. Oj, będzie to frapujący pojedynek pomiędzy Piotrem Świstem a Hansem Nielsenem. Bardzo blisko już Hans. I teraz ten moment bardzo niebezpieczny. Hans Nielsen wjechał w Piotra Śwista. Sędzia Jan Banasiak oczywiście przerywa ten wyścig. Hans Nielsen potem przeprosił Piotra Śwista, pomógł mu na swoim motocyklu zjechać do parkingu, ale niestety decyzja jest no, straszna dla Hansa Nielsena i również dla Polonii Filip Spiła, no, ale oczywiście sprawiedliwa. Hans Nielsen zostaje z tego wyścigu wykluczony. Powtórka w trzyosobowym składzie. Flis, Dobrucki, Świst. Piotr Świst starał się pomóc Robertowi Flisowi, ale Robert Flis jest w nie najlepszej dyspozycji. I oczywiście przegrał walkę w pierwszym łuku z Rafałem Dobruckim. Piotr Świst przed Rafałem Dobruckim oraz Robertem Flisem. 12 wyścig dnia.
Piotr Świst, już spora przewaga nad Rafałem Dowódzkim. A Robert Flis jedzie na końcu stawki tylko po to, aby zdobyć jeden punkt. A więc kolejne biegowe zwycięstwo, na to się zanosi, drużyny gorzowskiej 4-2. Ostatnie okrążenie. W dalszym ciągu, chociaż teraz była okazja dla Dobruckiego, ale bardzo szybki na prostych jest motocykl Piotra Śwista, który zwycięża w 12 wyścigu w czasie 64 sekund i 84 setnych sekundy przed Dobruckim oraz Flisem po 12 wyścigach 41-31 dla zespołu gospodarzy. Wyścig 13. Tor pierwszy Staszewski, tor drugi Okoniewski, tor trzeci Rickardson i tor czwarty Franków. Okoniewski zastąpił Rafała Kowalskiego, a Mariusz Franków Jarosława Olszewskiego. Niestety Jarosław Olszewski w kolejnym swoim występie w fatalnej formie. No i widzieli Państwo, kolejne nieszczęście przytrafiło się zawodnikowi Polonii Philips, tym razem zerwany łańcuch w motocyklu Rafała Okoniewskiego na starcie do tego biegu i pozbawia go walki o punkty. A na pierwszej pozycji Tony Rickardson. A Mariusz Franków walczący teraz z Mariuszem Staszewskim. Atak Mariusza Frankowa. Mariusz Franków. Ale on nie zrezygnuje. Tony Rickardson oczywiście pierwszy. Natomiast Franków wydawało się, że już w tej chwili jest w sytuacji bez wyjścia. Ostatnie okrążenie. Staszewski trzyma tą drugą pozycję, ale Mariusz Franków, on walczy do ostatnich metrów. Nieprawdopodobny to zawodnik. I proszę Państwa, Tony Rickardson przed Mariuszem Staszewskim. Tony Rickardson wygrywa 13 wyścig w czasie 64 sekundy i 40 setnych. Na miejscu drugim Mariusz Staszewski, na trzecim Mariusz Franków. Przed dwoma ostatnimi biegami 14 punktów przewagi drużyny gorzowskiej zdecydowane, więc prowadzenie 46-32, runda honorowa Staszewskiego i Rickardsona. Wyścig 14, Okoniewski, Świst, Franków, Staszewski. Na pierwszej pozycji w czerwonym kasku Piotr Świst. Dwóch Pilan na drugiej i trzeciej pozycji. Na czwartym miejscu jedzie Mariusz Staszewski. Mariusz Franków na drugiej pozycji. Piotr Świst oczywiście był pewnym faworytem w tym wyścigu. Ach, teraz nieprawdopodobna sytuacja. Podrzuciło motocykl Mariusza Frankowa i stracił punktowane miejsce. A teraz będzie walczył ze Staszewskim. To podobnie jak w wyścigu 13. Czai się do ataku teraz Mariusz Franków. Rafał Koniewski jest na drugiej pozycji za Piotrem Świstem. Teraz atak, bardzo niebezpieczny upadek. Jest za ambitny chyba Mariusz Franków, ale wstał od razu, nic mu się nie stało. Ten wyścig wygrał Piotr Świst w czasie 65 sekund i 42 setnych sekundy, a Mariusz Franków przy swoim motocyklu. Triumfujący Piotr Świst. Podjechał do Mariusza Frankowa Rafał Koniewski. Zobaczyć, co się stało. Trochę gwizdów otrzymał Mariusz Franków, ale wspólnie z Rafałem Okoniewskim opuścił tor gorzowski. I wyścig 15 najlepszych zawodników tego dnia. Bajerski tor pierwszy, Dobrucki tor drugi, Rickardson tor trzeci, Nielsen tor czwarty. 50-34 po 14 biegach dla drużyny Pergogorzów.
No i zapowiadają się niebywałe emocje. Kolejny pojedynek Nielsena z Rickardsonem, a może Bajerski, który jedzie dotychczas bezbłędnie. Po swoich dotychczasowych czterech wyścigach komplet 12 punktów Bajerskiego. Hans Nielsen dotychczas uzbierał 8 punktów. To mu się rzadko zdarza. 10 punktów Rafał Dobrucki, a przed ostatnim wyścigiem Tony Rickardson miał w swoim dorobku 11 punktów. Długo trzymał Jan Banasiak, ale proszę popatrzeć na ten atak Hansa Nielsena, kapitalny atak Hansa Nielsena, bo znakomicie wyszli spod taśmy i Bajerski, i Rickardson, a teraz wyścig, w którym Hans Nielsen pokazuje swój nieprawdopodobny kunszt. Nielsen, Rickardson, Bajerski, Rafał Dobrucki na końcu stawki. Hans Nielsen, przewaga już ogromna. Tony Rickardson więc w dzisiejszym spotkaniu w pojedynkach z Hansem Nielsenem przegrał 1-2. Ostatnie okrążenie rozpoczynają Hans Nielsen, teraz Tony Rickardson i Tomasz Bajerski, w tej chwili Rafał Dobrucki. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, to spotkanie jest przegrane 53-37. Hans Nielsen wygrywa w tym biegu w czasie 64 sekund i 13 setnych sekundy przed żużlowcami pilskiej Polonii Philips i innymi młodzieżowcami. Finał w Częstochowie. Planujemy, powtarzam, planujemy retransmisję tych zawodów w sobotę. Miejmy nadzieję, że uda nam się przeprowadzić retransmisję z tych bardzo ciekawych, co tu ukrywać, zawodów dla Państwa. Natomiast w tym meczu, w którym wygrał zespół gorzowski 53-37, przypomnijmy, punkty dla obu ekip zdobywali. Żegnając się z Państwem, zapraszam teraz na pomeczowe wywiady. Proszę Państwa, ja będę robił tak, jak to się chwilę robi. Będę czytał nazwiska zawodników. Panie Michaelis, jeszcze jesteśmy wszyscy podenerwowani. Sporo nerwów przed dzisiejszym spotkaniem czekaliśmy na Hansa Nielsena. Co się działo z Hansem i potem? Strasznie nerwowe. Nerwowy był szczególnie ten pierwsza część spotkania, gdzie potraciliśmy sporo punktów. No tak. Główne zdenerwowanie spowodowane było bardzo późnym przyjazdem Hansa Nielsena. No niestety nie jest to z jego winy, ani z winy klubu. No zawiniła tutaj powódź. Przejścia graniczne w Subicach, Kostrzyniu były pozamykane i wszyscy, cały ruch był kierowany na koło Baskowo. No, stał w gigantycznym korku i tak cudem w ogóle dojechał tutaj do Gorzowa, no ale spowodowało to sporym zdenerwowaniem i czterominutowe przygotowanie do swojego pierwszego startu, no to na takiego zawodnika jest zbyt mało, z tego względu, że ani silniki nie były zagrzane, wyjechał praktycznie surowo. No, Rickardson go objechał, dwa punkty zdobył. No, następne zamieszanie zgłaszaliśmy w dobrym czasie, zmianę taktyczną. No niestety sędzia włączył 2 minuty, a przecież wiadomo, że zawodnik ma 4 minuty na przygotowanie się, gdy jedzie bieg po biegu. No i tutaj następny, powiedzmy, taki no, nieprzewidziany cios. Co prawda sędzia później chciał się zrehabilitować, nie uznał w ogóle wyjazdu Hansa Nielsena w tym biegu i pozwolił na następną zmianę taktyczną, no ale co z tego, Okupski jadąc w tym swoim drugim starcie na pewno by jakiś punkt lub dwa przywiózł. No niestety tutaj pozostało puste pole i to jest jeszcze podwójne zdenerwowanie. Kierownik startu toczył często boje z Hansem Nielsenem. Tak, oczywiście, no byli tutaj wyraźnie ustawieni, tak samo sędzia, no gdy Hans Nielsen w taśmie wjechał, no powiedzmy czołgał się troszeczkę do taśmy, no wytrzymał go do samego końca, przeciwnik zamarkował start, puścił sprzęgło, no i wpadł w taśmę, nie poszła w górę.
Niezwykle waleczny Mariusz Franków otrzymał dzisiaj za swoją postawę oponę. Szkoda tylko tego upadku. Chyba nic się nie stało jednak. Nie, nic groźnego się nie stało. Po prostu tutaj trzeba było trzymać gaz. Mariusz Franków bardzo dobrze to robił i było widać efekty po jego jeździe, aczkolwiek tam nie było to jakaś błyskotliwa zdobycz punktowa, ale postawą na torze zasługuje na duże uznanie. Waldek Walczak wystartował tylko w jednym wyścigu. Dlaczego nie startował pozostałych? Waldek Walczak odczuwa jeszcze skutki kontuzji i powiedzmy przy tym ciężkim, nierównym torze obawialiśmy się, że może upaść i kontuzja może się odnowić. Dlatego żeśmy dali mu tym razem odpocząć. Kibiców zapraszamy na następny mecz ze Stochową. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy kibiców i myślę, że będzie pełna rehabilitacja za dzisiejszy mecz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeden z bohaterów drużyny Polonii, Filip Spiła, Mariusz Franków, swoją jazdę oglądało się dzisiaj zapartym pchem. No, nie myślałem, że wyjadę aż tak szybko od razu, nie? Ale jednak wyjechałem. Miałeś dosyć groźnie wyglądający upadek. Czy coś cię boli, czy coś stoi na przeszkodzie, żebyś wystąpił w niedzielnym meczu z Częstochową? No, nie wiem, czy wystąpię. To zależy tylko i wyłącznie od trenera. No ale ta kontuzja, myślę, tam nie będzie przeciw nic. Po prostu nie będzie nic szkodziła temu, żebym mógł wystąpić. Twoją dzisiejszą postawę będą mogli widzowie, sympatycy czarnego sportu obejrzeć w pilskich telewizjach kablowych. Spodziewasz się chyba drugiego w twojej karierze owacyjnego przywitania podczas meczu z Włókniarzem? Myślę, że tak. No, ale mogło być lepiej, bo jednak ja może dobrze pokazałem się z dobrej strony, ale mecz jednak był przegrany. Czy spodziewałeś się, że dostaniesz oponę jako formę uhonorowania za twoją bardzo dobrą postawę od kibiców z Gorzowa? Nie, na pewno nie. Nie spodziewałem się w ogóle tego. Dziękuję ci za rozmowę i życzę powrotu do pełni zdrowia. No, dziękuję. Rafał Dobrucki na pewno zadowolony po półfinałowym zwycięstwie w Gnieźnie. Rafał, zrobiłeś spory krok do zdobycia przynajmniej brązowego medalu. Oczywiście myślisz o złocie, jeżeli chodzi o twoją walkę podczas indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Twoja ocena dzisiejszego jednak spotkania, które zakończyło się porażką, co prawda dosyć wysoką, że zbyt wysoką pilskiego zespołu. Tak, no nie myślałem, że będzie ten mecz tak trudny. Wydaje mi się, że główną przyczyną tego była nerwowa atmosfera, fakt, że z pół godziny opóźnieniem dotarł Hans Nielsen i to wprowadziło dużą nerwowość w zespole, co było widać w ogóle tutaj w parkingu. I też rzutowało to na całą drużynę, bo wiadomo, każdy w spokoju pojechałby dużo lepiej. A ta nerwowa atmosfera na pewno tutaj dała znać o sobie. No szkoda, że ten skład pilskiej Polonii w tym dzisiejszym meczu był znowu niestety dziurawy. Musisz to chyba przyznać. No rzeczywiście. Do tego doszło kilka błędów moich i Hansa Nielsena. I po prostu wyszła nasza siła cała i taki wynik, jaki jest. Przed tobą start w finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw polskich. Chyba myślisz już o pojedynkach w Częstochowie? Troszeczkę jestem zmartwiony, bo dzisiaj w pierwszym biegu już może nie było to widać, ale rzutem na taśmę dojechałem do mety. Zatarł mi się silnik, który dopiero wczoraj otrzymałem i miał to być silnik już na jakby pod kątem mistrzostw świata, także no troszeczkę jestem zmartwiony tym, ale no zobaczymy, będziemy próbować dalej i mam nadzieję, że ten sprzęt będzie dograny i wszystko będzie ok. Życzę szczęścia w następnych startach. Dziękuję. Kolejny mecz, w którym wszystkie umiejętności, całe serce Piotr włożył w zwycięstwo zespołu, piękna postawa. No i to nagrodziła publiczność. Jak ty po tym meczu czujesz się? Bo masz takie mieszane dość uczucia. No czuję się wspaniale. Myślałem, że wygram to w biegu z Hansem Nielsenem, ale się stało, że akurat go tam z Wisia podniosło, dostał ciągu i no i jakoś tak nie wiem, czy chcąc, czy nie chcąc, ale wjechał we mnie i zahaczył mnie hakiem, gdzie mi urwał sprzęgło i po prostu pogiął, także nie mogłem już na tamtym motocyklu jechać. Musiałem jeździć na drugim motocyklu. A czy ty już masz zaliczone zwycięstwo nad Hansem Nielsenem? Tak, i to nie jedno, kilka, także myślę, że z każdym można wygrać i przegrać. No właśnie, to było najciekawsze. Myślę, że bez względu na to, kto jest kibicem kogo, że wreszcie polscy zawodnicy nie boją się tych największych żużlowców świata i rzeczywiście, jak mówisz, można powalczyć. A czy analizowałeś sposób jazdy Hansa Nielsena, przygotowując się do dzisiejszego meczu?
Nie, to znaczy wychodziłem i większość biegów właśnie, które on jechał, oglądałem, gdzie jedzie, gdzie jest najkorzystniejszy tor jazdy, no i poglądałem i tak chciałem jechać, ale było widać, że jechałem trochę szerzej i on jechał trochę wężej i z metra na metr mnie doganiał i podejrzewałem, że no, ale bym wszystko by robił, żeby mnie nie minął. No. No to by było piękne ukoronowanie tego meczu. Piotrek, ale twoja znakomita postawa w każdym meczu, bo jeździsz bardzo równo, nie zawsze daje zwycięstwo drużynie, jeśli inni nie jeżdżą, ale dzisiaj jednak inni też pomogli swoimi punktami. Kogo byś wyróżnił z kolegów? No myślę, że wszyscy jechali równo. No jak widać, mecz sezonu miał Staszewski, któremu się pomagało i myślę, że jakby stać go na taką jazdę i żeby jeździł w każdym meczu tak równo, to myślę, że już następny zawodnik by był. I by było łatwiejsze, łatwiej było gdziekolwiek wygrać. Kibice z aplauzem przyjmowali twoją jazdę z Mariuszem Staszewskim i nawet słyszałem, jak krzyczeli, że szwagrowie powinni już na stałe w parze jeździć. No myślę, że jeździmy często i myślę, że będzie teraz już po tym meczu będzie wystawiany do składu normalnie zawsze i jeżeli będzie tak dalej jechał, to myślę, że będzie jakaś pociecha. Dotychczas bilans był korzystniejszy, zdecydowanie jest nadal korzystny w meczach ligowych dla Polonii Filip Spiła. Dzisiaj zwycięstwo Gorzowian. Jak sądzisz, czy to zwycięstwo zapowiada dobry wynik w Bydgoszczy? No w ogóle to dzisiaj pracowaliśmy, my zawodnicy przy torze. Pierwszy deszcz było o godzinie 1.13, gdzie półtorej godziny pracowaliśmy przy torze, spuściliśmy wodę, ładnie już go wysuszyliśmy i o godzinie 15 przyszedł znowu deszcz, który padał bodajże z godzinę. No, byliśmy gotowi nie jechać tego meczu, my gorzowiacy, po prostu nie było kibiców, nie ma pieniędzy w kasie klubowej, są zaległości lekkie w płatności i po prostu chcieliśmy, żeby było dużo, dużo, dużo więcej kibiców. No, myśleliśmy, że może jutro czy na jakiś inny termin, ale terminu za bardzo nie było. Trener Chomski przyszedł, zaczął no, po prostu głośno mówić, że jedziemy robić wszystko, chcemy jechać. No i mecz się odbył po prostu za namową Piły. Zenon Plech, trener zespołu Pergo Gorzów, dzisiaj uśmiechnięty. Zwycięstwo 53-37. Prosiłbym pana o podsumowanie wydarzeń na gorzowskim torze. No w końcu pierwsze zwycięstwo z drużyną pilską na pewno cieszy. Nie jest to łatwy przeciwnik, który ma w zespole no nie byle kogo, bo Hansen Nielsena. No jednak ten zawodnik wprowadził w całym zespole nerwową atmosferę, że po prostu zbyt późno przyjechał na zawody. No może to całemu zespołowi się udzieliło, może i jemu samemu, no dlatego może wykluczenie za taśmę, którego Hansa dawno, dawno nie widziałem. No i to później rzutowało na cały zespół. Jak ocenia pan poszczególnych zawodników swojego zespołu? Wydaje się, że klasą dla siebie dzisiaj był Mariusz Staszewski. Dawno nie zdobył tylu punktów, co dzisiaj. No, Staszewski po prostu pojechał dzisiaj bardzo dobrze. No, niemniej jednak, no przecież i Bajerski pojechał dzisiaj rewelacyjnie. No, nie można nic odmówić Piotrowi Świstowi ambicji, walki. W jednym biegu, no po prostu został może zbyt mało miejsca zostawił mu Hans Nielsen i po prostu swoim hakiem zwalił mu przedni łańcuch, no i za to Hans został wykluczony. No, poza tym, no uważam, że no i wszyscy robili, co mogli. Przed pańskim zespołem trudny kolejny mecz Bydgoszczy z ogólnym faworytem Ligi Jutrzenką. No, Dream Team na początku był Dream Teamem, nie? A w tej chwili uważam, że no po prostu stać jest Pergo no, na wygranie tego meczu w Bydgoszczy. Jak pan ocenia jazdę najmłodszych zawodników Polonii Philips, Mariusza Frankowa, Rafała Kowalskiego czy Rafała Konieckiego? Uważam, że naprawdę młodzież pilska robi postępy, bo obserwowałem tą młodzież od już 2 lat, no i ciągle idą do przodu. No. Trochę mnie smuci przegrana biegu młodzieżowego w stosunku do 5-1, w stosunku do Pilan. No niemniej jednak uważam, że Cygielski też robi duże postępy, no i na pewno będziemy mieli pociechę z nim. Życzę szczęścia w następnych meczach. Dziękuję za rozmowę. I życzę po prostu awansu do play-offów. W play-offach się spotkamy. Dziękuję.